Przy ostatniej wizycie na plantacji w RGD Dłoń, plantacji rzepaku, mieliśmy do czynienia z pełnią kwitnienia. Dzisiaj jesteśmy już po tej fazie rozwojowej. Widzimy budujący się jak najbardziej potencjał łuszczyn, a tym samym potencjał plonowania. Deszcz, który spadł w maju w ilości 50 mm w tej lokalizacji, widać, że bardzo dobrze uruchomił rozwój tego rzepaku. Kiedy 35 dni temu byliśmy tutaj, rzepak miał wysokość niedużo ponad metr albo około metra. Dzisiaj na skutek raz rozwoju, ale też wykorzystania tego, co przyniósł deszcz, mamy do czynienia z łanem wysokości nawet do 1,5 metra, więc śmiało można powiedzieć, że tutaj te rozgałęzienia boczne jeszcze nadrobiły i budują potencjał. Na pędach głównych roślin widzimy pojedyncze braki łuszczyn. To świadczy o bardzo dobrym utrzymaniu zdrowotnym, jeżeli chodzi o kontrolę słodyczka rzepakowego oraz o ograniczonym wpływie przymrozków, które dotknęły całą Polskę. W tej lokalizacji widać, że nie miały wpływu akurat na rozwój pędów głównych. Śmiało można powiedzieć, że typowe zabiegi ochrony roślin w łanie rzepaku zostały już zakończone. Ostatnimi były związane z ochroną fungicydową przeciwko zgniliźnie twardzikowej i zabezpieczenie łuszczyn przed chowaczem podobnikiem i pryszczarkiem kapustnikiem. Natomiast czy to koniec zabiegów? No nie. Jeszcze zostały tak naprawdę dwa możliwe, a mianowicie zabezpieczenie łuszczyn przed osypywaniem oraz tam, gdzie konieczna będzie desykacja. Jak do nich podejść? Potocznie nazywany zabieg sklejaniem łuszczyn. Kilka ważnych informacji, które trzeba wziąć pod uwagę przy właśnie ograniczaniu osypywania rzepaku. Pierwsza sprawa, kiedy wykonać zabieg, kiedy wykonać sklejanie łuszczyn. Wtedy, kiedy kolor łanu zmienia się z zielonego na lekko żółty, wtedy, kiedy w środkowej części rośliny już łuszczyny delikatnie zaczynają się przebarwiać, ale co ważne, zachowują jeszcze elastyczność. Zbyt późno wykonany zabieg, kiedy już tej elastyczności nie ma i tak naprawdę już dochodzi do samoistego osypywania, szczególnie w górnych partiach rośliny, no to ten zabieg już nie będzie efektywny. Drugim ważnym czynnikiem jest ilość wody w zabiegu właśnie sklejającym łuszczyny. Patrząc na łan rzepaku, na jego miąższość, wysokość i to, jak trudno go spenetrować, to bądźmy świadomi tego, że 150-200 litrów wody nie będzie w stanie pokryć tej masy, tej powierzchni łuszczyn. Przynajmniej 300 litrów wody daje możliwość realnego pokrycia i faktycznie realnego działania produktów sklejających. Jak działają tego typu produkty? Co one mają zrobić w łanie rzepaku? Pierwsza sprawa to, że tak, tam gdzie dochodzi do bardzo dobrego pokrycia łuszczyn, jesteśmy w stanie uzyskać efekt sklejenia, czyli pokrycia i przytrzymania mechanicznego. Natomiast w wielu miejscach efektem działania produktów sklejających jest to, że tworząc pokrywę, wyrównują wilgotność łuszczyny w jej całości, czyli górna część wystawiona na promieniowanie słoneczne nie ulega tak szybkiemu przesuszeniu i tym samym nie powstają napięcia wewnątrz łuszczyny, które prowadzą właśnie do jej otwierania. Produktem, który daje właśnie takie efekty, jest preparat Kleister Max. Kleister Max możemy stosować w dawce 0,5 litra na hektar, pamiętając o jego wcześniejszym rozpuszczeniu w cieplejszej wodzie i dopiero wprowadzenie do zbiornika opryskiwacza. Substancją zawartą w klejstrze jest pinolen. Jest to naturalny wyciąg z żywicy, więc ta ciepła woda ma uruchomić go i pozwolić mu jak najlepiej rozpuścić się w cieczy zbiornikowej i później
być odpowiednio naniesionym właśnie na powierzchnię uszczyn. Jesteśmy na brzegu plantacji rzepaku, w takim miejscu, w miejscu, gdzie mamy mijak, zarówno herbicydowy, jak i pozostałych zabiegów, najlepiej widać, co by się działo, gdyby gdybyśmy zaniechali niektórych zabiegów. Oprócz tego, że herbicydowo jest tutaj sytuacja mało kontrolowana, to proszę zobaczyć, jak wyglądają łuszczyny i ilość łuszczyn porażonych przez szkodniki. Szkodniki takie jak chowacz podobnik, który pierwszy pojawia się na plantacji i później w jego miejsce czy w jego uszkodzenia wchodzi pryszczarek kapustnik. Liczba uszkodzonych łuszczyn tutaj jest już naprawdę bardzo wysoka. Wszystkie żółte łuszczyny są tak naprawdę już porażone przez pryszczarka i lub chowacza podobnika i z nich plonu nie będzie. W jednej łuszczynie może być nawet do kilkudziesięciu larw pryszczarka kapustnika. Larwy chowacza podobnika w większości występują pojedynczo, natomiast kapustnik składa ich od kilkunastu do kilkudziesięciu w jednej łuszczynie. Ostatnia prosta w rozwoju rzepaku. Możemy tylko sobie życzyć, aby jak najmniej pojawiało się perturbacji pogodowych w postaci gradobicia, huraganowych wiatrów bądź mocnych wiatrów, szczególnie na samym końcowym etapie dojrzewania. Dziękuję, zapraszam do kolejnych relacji e-Zielony Polak.